bądź mno. Typowy rosyjski anon. Jesteś rosyjskim normikiem, aspirującym do oskariatu. Żyjesz w Moskwie, pracujesz w niemieckim Korpo Iwaneksie i do tej pory zarabiałeś miesięcznie 125 tysięcy rubli, czyli jakieś 1500 euro. Jak na warunki rosyjskie, bardzo dobrze. Nie był to twój jedyny dochód, bo grałeś trochę na giełdzie. Szło ci całkiem nieźle. Wywaliłeś tą łączną sumę rubli, odpowiadającą jakimś 5000 euro. Ale niech to kij upali, bo znasz się na tym. I tradeowałeś tak, by nie stracić. Jeszcze tydzień temu wartość twoich akcji w rublach wynosiła równo wartość 20 tysięcy euro. Masz już wykupione wakacje w Hiszpanii, ale myślisz, żeby jeszcze pojechać na Dominikanę, bo cię stać. A twoja Julka bardzo chciałaby wstawić fotkę na Instagramie z palmą i mokebę. W tym samym czasie śmiejesz się z gniącego zachodu, a zwłaszcza z Polski i tego pisa, czy jakoś tak, i tego dudu oszalałego. Zdravstvuj, zdravstvuj! Zhezn krasivaya! Wybucha wojna na Ukrainie. Cieszysz się, że twój kraj wreszcie wyzwoli Małorosję spod władzy nazistów. Zdravstvuj, zdravstvuj! Zhezn krasivaya! Nagle okazuje się, że kurs rubla dramatycznie spada. Dalej zarabiasz 125 tysięcy rubli, ale to jest już równowartość 1000 euro. Myślisz sobie, że to tymczasowe, bo przecież wielkaja Rosja, ale nie wiesz, jak powiedzieć Julce, że wyjazdu na Dominikanę nie będzie. Tymczasem ona płacze. Mogą wyłączyć Instagrama w Rosji. Logujesz się na konto maklerskie. Nie działa. W końcu się udało. I okazuje się, że wartość twoich inwestycji spadła do 30 euro. Siuka bliet, sobaka. Wydaje ci się, że to błąd. Ale dzwoni Alosza i mówi, że u niego to samo. Myślisz sobie, a niech to kij upali. Był spadek, przyjdzie wzrost. Trzeba żyć dalej. Idziesz do pracy w Iwaneksie. Myślisz sobie, że to firma z kapitałem zagranicznym, więc kij cię to obchodzi. Ale mają dać ci podwyżkę waloryzacyjną. Albo odchodzisz z Iwaneksu. Przypominasz sobie, że masz kupić opiekacz Russell Hobbs 3 w jednym, bo Julka przestawia się na Instagramie na cooking content. Coś tam słyszałeś, jak mala fleje w pierdolił z Arapatowem, że w bankomatach nie ma gotówki. Zaglądasz do portfela, a tam 4500 rubli. A niech to kij upali. Wystarczy na opiekacz i jeszcze zostanie na kilogram cukierków. Jesienny walc. Na przerwie lunchowej idziesz do Mediamarktu i widzisz, że opiekacz kosztuje suka jobanej wrot 18 tysięcy rubli. Nie potrafisz sobie tego wytłumaczyć. Wiesz, że rubel spada i w ogóle. Ale dlaczego ceny rosną nieproporcjonalnie do spadku rubla? Myślisz sobie, ach, ta gejropa i Amerykańcy chcą ci życie uprzykrzyć. Wracasz do biura, woła cię szef. Myślisz sobie, no to teraz pokażę Iwanowi. Podwyżka i chuj. Iwan oznajmia, że Iwaneks wychodzi dzisiaj z Rosji i likwidowane są wszystkie placówki. Od jutra nie masz pracy, a właściwie już od teraz. Iwan próbuje cię wyprosić z gabinetu, żartując, i mówi: ruskiej wojennej, korabl, idi na chuj. Nie wiesz, o chuj mu chodzi, bo w TV ani w internecie nie słyszałeś tych słów. Być może jakiś nowy boomerski mem. Wracasz do mieszkania i zastajesz zrozpaczoną Julkę, która płacze, bo dzwonili z biura podróży i w związku z sankcjami, wykluczeniem Rosji z systemu SWIFT i zamknięciem przestrzeni lotniczej dla rosyjskich samolotów, obawiają się, że ty i Julka nie będziecie w stanie uregulować reszty rachunku i skorzystać z oferty, więc ją odwołują. Zaliczkę zabierają, bo i tak nie ma jak oddać. Myślisz, nie chuja siebie. Pocieszasz Juloczku, mówiąc, że będzie dobrze. Kiedy ta dowiaduje się, że straciłeś robotę w Iwaneksie, to zaczyna się pakować i mówi, że wraca do siebie na wiochę. Do siebie robisz dziecka. Próbujesz ją przekonać, by została, ale ona tylko odpowiada: ty to? Jebondulsja? Widzisz, że pakuje ze sobą twoje rzeczy. Smartwatch, laptop i krasowki Air Max. Mówi, że to rekompensata za jej iPad, który wczoraj niszczyliście młotkiem. U niej na live'ie w ramach protestu przeciw sankcjom. Julka cię opuszcza i wyjeżdża do siebie ropić dziecka. Ty zostałeś z wiplerem w ręku, a Rosja dalej nie może zdobyć Charkowa i Kijowa. Zdravstvuj, zdravstvuj! Zhezn krasivaya! Brak profitu! Jeśli lubisz grać w Metina, to zapraszam cię na serwer Balmora. To znana i lubiana marka. Od ponad 10 lat na rynku. Spotkacie tu masę graczy, świetny gameplay oraz poczujecie się jak za dawnych dobrych lat grania w Metina.